W tym filmie przystąpimy do narysowania ścian działowych na przekroju budynku mieszkalnego jednorodzinnego. W pierwszym kroku na rzucie parteru odczytajmy miejsce usytuowania ściany działowej przeciętej przez płaszczyznę przekroju AA, która została zaznaczona za pomocą pomocniczej linii o kolorze fioletowym. Ściana działowa jest zlokalizowana w odległości 190 cm od ściany konstrukcyjnej. Dodatkowo należy zauważyć, że linia płaszczyzny przekroju przechodzi przez otwór drzwiowy pomiędzy wiatrołapem a korytarzem. Otwór ten wykreślimy w dalszej części kursu. Za pomocą funkcji ustal bieżący wybierzmy warstwę ściany działowe z obiektu narysowanego na rzucie parteru. Kolejno, za pomocą funkcji linia, przedłużenie oraz odsuń, narysujmy tą przegrodę na przekroju. Kursorem myszki wskazujemy punkt, od którego chcemy odmierzyć 190 cm i ruchem w prawo uruchamiamy funkcję przedłużenia. Należy jednak sprawdzić, czy ta funkcja jest uruchomiona. Jeszcze raz wskazujemy punkt bez jego klikania i ruchem w prawo uruchomiliśmy funkcję przedłużenia. Wprowadzamy wartość 190 i w takiej odległości od naszego punktu otrzymamy początek linii. Grubość ściany definiujemy zgodnie z rzutem parteru, czyli o wartości 12 cm. Należy zaznaczyć, że w związku z tym, że płaszczyzna przekroju przecina również otwór drzwiowy, ściana działowa jest widoczna od górnej płaszczyzny podłogi. W innym przypadku rozpoczynałaby się od podkładu betonowego zlokalizowanego na gruncie, przecinając w ten sposób ciągłość pozostałych warstw zlokalizowanych nad podkładem betonowym.